Siema. Niedziela, 14 stycznia 2024 roku. Oczywiście vlog kotłownia. Wejdziemy sobie na górkę. Widzę, że nikogo nie było. Wczoraj byłem. Wejdziemy sobie na górkę. Bo czemu nie? Górka. Właściwie to nie górka, tylko zbiornik z wodą zapasowy dla szpitala, który był używany już bardzo dawno temu. Od kiedy nie ma kotłowni, to dziura, zejście do, i tam jest drugie zejścia do nitki od rur z ciepłą wodą. Jej, jak ja dawno tutaj nie byłem. Trochę zarosło, trzeba przyznać. Trochę zarosło. I tak mówię, górka, to kiedyś był zbiornik, właściwie dalej zbiornik z zapasową wodą dla szpitala. Trochę musimy się przebić przez drzewko. Trochę porosło tutaj. Na górze jeszcze, na górze, na tym zbiorniku jeszcze niedawno znajdowała się budka. Można było zobaczyć do środka, jaki jest poziom wody. No, niestety zlikwidowali tą budkę. Śmiałem się kiedyś, że mamy własny, prywatny basen. Jeszcze ogrodzenie, poręcz jeszcze została. Jeju, jak ja dawno tu nie wchodziłem. No tak, jak widać, zbiornik, prawda? Widać, mają z nim duży problem, że nie mogą go usunąć. Widać, kłopotliwe bardzo. Ej, piękna panorama z górki. Gdyby nie ta górka, jeszcze parę rzeczy, bo górka się ostała, jeszcze te lampy, ogrodzenie, nawet kawałek ogrodzenia z drutem kolczastym, który robił mój ojciec. Ścieżka dojazdowa, wiadomo, brama, furtka, pozostałości z przeszłości. Ile to ja razy zjeżdżałem sobie z tej górki na sankach, na dużych kartonach, w lecie. Nawet parę razy Puma, czyli nasz kotłowy psiak, kopała dziurę, by urodzić pieski. Przychodzimy rano, słyszymy szczekanie i mój ojciec później musiał zanosić te szczeniaki do budy. Zawsze ktoś chciał pieska. No i tak się ich pozbywaliśmy. Jeden tylko wrócił jako dorosły cygan, bo wieje. No, zima zaatakowała, ochlał. I tak jak mówię, cygan to był wyjątkowy pies. Zero agresji, ale jak zobaczył kota, psa, obcego człowieka, można było sobie gadać do niego. A on i tak swoje robił. Oj, super być na tej górce o poranku, w niedzielę. Masakra, jak ta górka porosła. No, kiedyś tak nie wyglądała. Jest super. Gardzę teraźniejszością. Nie widzę przyszłości, jestem zanurzony w przeszłości, gdzie był mój dom, moi przyjaciele oraz Kasia, którą poznałem, która akceptowała i lubiła mnie takiego, jakim byłem. Nic nie jest już takie, jakie znałem i kochałem, takie, jakie powinno być. Chciałbym umrzeć, bo
Nie chcę już żyć ani bez niej, ani bez tych wszystkich rzeczy, które kochałem. Ale boję się skończyć ze sobą. To jedyne co mnie powstrzymuje. Strach jest jednocześnie naszym wrogiem i przyjacielem. Lepsi ode mnie odeszli z tego okrutnego, mamonickiego świata. Z tych, których znałem, to Damian, kolega z klasy, który został zamordowany na swojej wsi. Z tego co pamiętam, gościu podjechał rowerem, coś tam z nim gadał. Wyciągnął nóż i wsadził mu prosto w serce. Nie miał szans, żeby przeżyć. No i jest jeszcze mój kuzyn Krzysiek, który trafił do szpitala z wysokimi poziomami alko i pewnie jeszcze nie tylko alko. Żyłby do dziś, ale wypisał się na własne życzenie ze szpitala i zapewne dalej pił, ćpał. Podobno rak. Z kolei inny kolega powiesił się na działce, też pewnie za długi, tak jak Damian, bo z tego co wywnioskowałem, Damian został zamordowany za długi. Ej, co mogę jeszcze powiedzieć? Oni wszyscy mieli jedną wspólną cechę. Łączyło ich jedna rzecz. Radość z życia, taki optymizm życiowy. Mnie ostatnio prześladuje pech. Nic nie wychodzi, do tego jest jeszcze coś, co mnie bardzo, ale to bardzo wkurza. Mianowicie martwa natura. Nie wiem, czy ktoś oprócz mnie to zauważył, jak martwa natura potrafi ciągle walczyć. Nie wiem po co. Przedmioty odmawiają współpracy, posłuszeństwa, no jakby były żywe, tak? Ej, no mniej więcej tu stała ta budka, pamiętam. Można było wejść do środka i zobaczyć. Właśnie stoję, tylko nie wpadł przypadkiem, stoję właśnie w miejscu, gdzie była dziura, można było zobaczyć do środka, jaki jest stan tej wody. Pamiętam, jak przeciekała ta górka. Musieli ją łatać. No cóż. A, w palce zimno, mimo nie ma takiego mrozu wielkiego, ale jednak zimno jest. Śnieg się utrzymuje, jakiś tam mrozik lekki jest. Śnieżyca była z rana, jak szedłem. Ale tu zarosło, masakra. Drzew nie było. W sumie to się dziwię trochę, że żadne dzieciaki nie przychodzą tutaj, żeby sobie pozjeżdżać z tej górki. W pobliżu nie ma żadnej innej. Sakra, tutaj wejść. Mógłby się tylko nie spierniczyć. Jednak w mały poślizg się wpadł. Ale tu zarosło, masakra. Pamiętam, jak w zimie, właśnie takiej jak teraz, ganiałem tutaj przy ogrodzeniu z pieskiem. No cóż. Jeśli jeszcze nie usunęli tej górki, to znaczy, że mają problem, żeby ją usunąć. No, druga górka, a to do budowy domu dziecka. Ciekawe, czy w tym roku ruszy budowa tego domu dziecka. No, trochę palce bolą, mimo że nie ma takiego mrozu. Ale jednak, kurde, jak tu zarosło wszystko. No tak jak mówię, górka się ostała, lampy, które
Właściwie nie pamiętam, żeby kiedykolwiek działały. Fajnie jest sobie tutaj połazić, póki jeszcze można. W sumie żałuję, że nie kręciłem vlogi. Jak jeszcze budynek stał, to na pewno filmy byłyby ciekawsze. No ale nie wiem, czy ze strachu. Raczej chyba pewnie tak. Nie chciałem się kręcić. O, zając uciekł. Zajączek. Mam nadzieję, że kamera go uchwyciła. Jeleni nie słychać. Swego czasu mój znajomy, niejaki Samuel, przez 3 miesiące sobie nocował, jak jeszcze budynek stał otwarty, i przychodził i przez 3 miesiące sobie pomieszkiwał. Jak to oglądasz, to pozdrawiam cię. Ciekawe, co Samuel teraz porabia. Zresztą to raz się zastanawiam nad tym, co porabiają ci wszyscy, których znałem, lubiłem. Mam tu na myśli właśnie Samuela, Karolinę. No i resztę kolegów z podwórka, z klasy. Zamiast siedzieć w domu ciepłym, to ja się szlają. No ale spacerek dobry dla zdrowia. Zresztą to miejsce wciąż mnie przyciąga i będzie przyciągać. No i będę tu przychodził, póki można jeszcze. Pójdziemy naszą ulubioną ścieżką. Ścieżka jest tutaj, ale jeszcze tam gdzie. A jaki to jest śnieg, to jest klimat. Śnieżyca przeszła i pewnie będzie jeszcze jedna. Tylko jakby się wszystko topiło. Ale i tak jest fajnie. Nie ma saren. Są na polu. Na kamerze nie widać, ale ja widzę. Pasą się. Jak się zbliżę, to uciekną. No, są 2 sztuki. A tam w oddali jeszcze 4 widzę. No, ale kamera tego nie widzi. No cóż, z terenu jak zwykle pozdrawiam w tą zimową, piękną aurę.
Jest naprawdę super. Coś tam widać nawet na kamerze. No, także pozdrawiam w tą zimową piękną aurę. Naprawdę polecam się przejść trochę w teren, pozwiedzać, powłóczyć się dla zdrowia, dla przyjemności. Pozdrawiam.